2023 w środku przeznaczonych na przedsięwzięcia priorytetowe lat 2015 niż szczególnie. Na 2013. Kwota 15 700 zł rezerwy celowej Rady Dzielnicy 15 Mieszczyjowice na rok 2013 przeznacza się na zadanie podatku dofinansowanie prac remontowych z zakresu zadań priorytetowych i powierzonych Rady Dzielnicy 15 Mieszczyjowice na 2013 rok. Proszę o opinię Komisji Merytorycznej, Komisja Sportu i Rekreacji czy opiniowała? Opinia ma. Komisja Rewizyjna? Tak, jednogłośnie. Budżetowa? Opiniowała jednogłośnie za. Infrastruktury komunalnej. Opiniowała jednogłośnie za. Kultury i promocji. Nie opiniowała. Edukacji. Nie opiniowała. Pomocy społecznej. Nie opiniowała. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Teraz jest myślony komentarz, że podaliśmy wstępną listę rankingową ulic, które mają być do wykonania. Oczywiście są wstępne robione kosztorysy do danych zadań, ale tu już na przykładzie ulicy Kruszyckiej mamy, że troszeczkę został przekroczony. I to 7 tysięcy, niewiele. Ja wierzę, że pana Ryszarda Stawaka, który potrafi później wygospodarować na innych zadaniach, bo to dwie różne strony pracuje. Czasami inspektor nie jest w stanie przewidzieć, jaka jest podbudowa. A jestem dobry, jeśli nie wiem, pan Wiesław. Człowiek, z którym się dobrze współpracuje, miejmy nadzieję, że te wszystkie zadania będą zrealizowane. Najwyżej się zrobi taką rzecz, że na ulicy Miszczejowickiej, która de facto jest wąski chodnik, ale bardzo długi, to da się to na koniec najwyżej, żeby wtedy, gdyby było, że się okazało, że tam krucho ze środkami, to wtedy się zrobi tak zwane, jak to się mówi, do wysokości środków i tyle. Ale dalej wierzymy, bo wszystkie zadania weszły do realizacji, że... Dlatego też, proszę Państwa, nie chcemy zmieniać, ponieważ... Ja tylko adwokatem do Wiesia, o który odcinek chodzi ten jeszcze nie byłem remontowany, ale to idzie do Kulickiego, tak? Tak. Tak, bo tam jest... Bo tam jeszcze został taki krótki... No nie, to nie jest krótki. Tam byśmy zrobili jedną stronę. Jest jedna strona. I teraz robimy drugą stronę i ona jest bardzo długa. Mocno dalej długa. De facto ona jest, wydawałoby się, że tam dwie łydki to nie drogo. Ale tak naprawdę to koszt generuje płacenie krawężnika tak naprawdę. Dużo bardziej niż położenie pod obok jednej płytki. Także miejmy nadzieję, prawie się okaże, że zrobimy dobre. Znaczy tu jeszcze się pojawia druga sytuacja, gdzie koło Sławka Bloku ja nie biorę nawet pod uwagę takiej sytuacji, że my nie zrobimy tej części, która należy do dzielnicy. Więc tutaj każdy się odpowiada. Mogę tylko wejść w słowo pani przewodniczącego. Ponieważ spółdzielnia Miszczejowice będzie remontowała w ciągu pasa te schodnie należące do spółdzielni, a wkolwiek tak naprawdę to ciąg komunikacyjny tam Miszczejowice w Olinowie. No i tam jest taki malutki, króciutki odcinek, gdzie wchodzi naprawdę bardzo krótki, jest szczytowa bloku. I tam jest raptem chyba 15 metrów bieżących, który jest tak, jest podzielony na trzy części. Spółdzielcza, gminna w środku i spółdzielcza. Więc oni jak zrobią, to zrobią te części spółdzielcze i nagle zostanie 15 metrów bieżących chodnika. Mimo bloku 32 bloku. Tak. Dziękuję. No to jest po prostu jakaś dziwna sytuacja z tym terenem tam gminy, ale jest. No i tak więc przewodniczący wykazał tutaj chęć, że tym to będzie zrobione. Ale ja chciałam coś powiedzieć, ale ja mam identyczne 15 w tym przypadku, dokładnie obliczyłam i to jest 150 płytek po 3 na szerokość, po 33 cm na 33 kwadraty. W związku z tym jestem pierwsza w kolejce, bo zgłaszałam to 2 lata temu. Pani Kasiu, ale... Ja wiem, ogólnie mówimy, że każdy ma takie skrawki, bo są tak poszatkowane mieszkania, ale po warunku, ja mam nadzieję, że też doczekam się malutkimi kroczkami, jestem cierpliwa. Pani Katarzyno, ja powiem, jaka to jest sytuacja, sytuacja wygląda to tak, że chodnik można podzielić na trzy części, dwie trzecie należy do dzielnicy. W tej sytuacji wygląda to tak, że ktoś zrobi trzecią część, natomiast ta środkowa zostanie po prostu niewyremontowana. Tu chodzi, nie chodzi, że nam została, jest chodnik w całości, który mamy zrobić. Sytuacja, wiecie, że jest
spotkaliśmy się z taką sytuacją, gdzie spółdzielnia nie może, nie wyda pieniędzy za nas, ale nie możemy znowu przekazać środków spółdzielni. A sprawa szczytowa ściany u Sławka jest w poprzedniej kadencji, na marginesie. To musimy uczekać. A mi chodzi dokładnie o ścianę szczytową z Moskwy. Pani co, panie Kasiu, gdyby sytuacja była taka, że spółdzielnia zaczyna remontować chodnik i się okazuje, że część chodnika należy do dzielnicy, nie ma żadnego problemu, wtedy ja uważam, że chyba jest zasadne, żeby rada dofinansowała tą część, która należy do niej. Ale ja się nie poddam, niech Sławek robi swoją ścianę szczytową. Ja swoją zgłoszę na przyszły rok albo na przyszłą kadencję i jestem twarda i konsekwentna, ale się uprę, mam wszystko wyliczone przez artylatycznie i to jest boczna ściana Dmowskiego 4. Nie Dmowskiego, tylko niż się odbyte się. Ja chciałabym tu zasypać, powiem, że do tego bloku i do zarządu pismo w sprawie parkingu. Przy nogi 29-35 na Złotego Wieku. I również spółdzielnia występowała ze zdjęciami do państwa, bo tam też został tak, wszędzie są parkingi spółdzielcze, a przed naszymi blokami jest taki pas, co należy tylko do nich. To się stwarza wciąż już to. Tak, już tyle lat i tak dalej, ale mówię, że w styczniu chyba, albo jeszcze w grudniu, poszło pismo. A to ja jako wie pani, że problem jest miasta, tylko problem jest mieszkańców. Proszę Państwa, tu ja bym przyglądaliśmy się tej sprawie, ja nie będę ukrywał, tylko sytuacja wygląda następująco. Tylko proszę Państwa, no tam chodzi o kosmetykę. Tam parkingi są, one może nie są takie. Budowali te parkingi sami. Natomiast problem jest spółdzielni taki, że pod każdymi blokami spółdzielnia zrobiła remont. Ktoś ma piękną kostkę, natomiast mówi przepraszam, dlaczego ja nie mam kostki. Tylko w dzielnicy mamy taką sytuację, gdzie ludzie stoją w płocie. Ja myślę, że to jest jakiś pierwszy priorytet. Ale mnie atakują bez przerwy, bo ja jestem z tego rejonu. Gdzie mnie widzą, to że pismo poszło, a państwo nie odpisaliście na to pismo do gospodarza. Za kierunek. Pani Lasota przyniosła tutaj z bloku 29 styczniu drugie pismo również z podpisami mieszkańców. Potem pisała spółdzielnia. Oni mi prosili o odpowiedź. I ta odpowiedź do mnie już na dzisiaj rozmawia. Przekonamy się, że panie Tajko, ja nie wiem o pismach, bo ja ich nie dostaję tylko zarząd, ale to jest absurdalna sytuacja w tym momencie, dlatego że teren jest gminny. Gmina nawet za złotówkę by go oddała, bo nie ma żadnego problemu, bo takie pisma były w odpowiedzi i ja rozmawiałem z panem z nowym prezesem spółdzielni i on chciałby kupić ten teren, a miasto chętnie go odda, bo po co mu ten teren. Tylko że niestety problem jest taki, że to jest enklawa i muszą się zgodzić wszyscy mieszkańcy, nie roku 2020. No to tutaj jest absurdalne, bo mieszkańcy mojego bloku się nie zgodzili na wykup parkingu w przewinnym bloku. Dopóki się nie zgodzą wszyscy, którzy mieszkają w tej enklawie, to miasto nie może zbyć tego, znaczy może zbyć, ale spółdzielnia nie może kupić. Proszę Państwa, ja jest takie przerzucanie się w tym razie. To jest jedna z tych kierunków, gdzie ja przypomnę, że... Tak, z tym komikiem na piastu. Dokładnie tak było w tamtej kadencji. To były jaja. Ale z którym chodnikiem? No już ja mówię, co mnie widzą, to ja tak muszę powiedzieć, że to ja i chodnik, ale to jest ich własny. Udowodniłam to wszystko, że to nie jest proszę Państwa, za chwilę będzie dyskusja, jeżeli ktoś będzie chciał jeszcze zabrać głos, nie ma żadnego problemu. Ja też przypominam, bo właśnie nic nie zmieniło. Rada zadecydowała, że w pierwszej kolejności robimy te główne ciągi komunikacyjne i mówię, ja powiem szczerze, miałem jakiś dyskomfort, gdybym poprawiał estetykę, bo nas są dzielnicy, no to nie stać. Ja myślałem, jak pan prezes do nas przyszedł, bo był tu pan prezes i rozmawiał na ten temat. Kwestia poprawienia, że tam ludzie nie wiadomo jak to mówią osobiście, no ale wycena przyszła nagle na ponad 100 tysięcy za zrobienie parkingu. No tak pan prezes nam przedstawił, no mamy te 100 tysięcy na parkingu, my nie mamy. My oczywiście stosunkujemy się jeszcze raz, sprawdzimy jak wygląda dokumentacja i jeżeli nie zostało odpowiedziane pani, tylko że stroną tutaj jest spółdzielnia bodajże. A z spółdzielnią jest cały czas na bieżąco, mamy jakąś... Tak, ale...
Nawet to nie. Nie. Ale jak gospodarka? To grupa mieszkańców występowała. A w imieniu grupy mieszkańców to grupa pani, a nie gospodarka. No ja nie wiem, jak to się tam teraz nazywa. Ona sprząta tam, roznosi pisma i tak dalej. No nie, no to nie, że ja może mieć pismo do niej kierowane. Powrotne. Ja wiem, ale po prostu ona siebie napisała. Zrobiła o jakąś odpowiedź, zebrała pisy. Ja ale odpowiedź to musi być skierowana do spółdzielni. Do spółdzielni, ale to ja mogę było skierowane. Nie do pani. Sprawdźmy, jeżeli poszło pismo do spółdzielni, to na przykład damy do wiadomości banku. Jeżeli każdy dozorca będzie do nas pisał, o, będzie musi się ustosunkować. Nie, to pismo do wiadomości zdanie i tak dalej. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Dziękuję. Zatem proszę o przyjęcie uchwały według druku nr 223 w sprawie środków wyznaczonych na przeciwnięcia projektu, to w razie nic nie ma zamieszczający na wyświat. Kto jest za? Przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Ziemi 15 mieście ją widzę.